Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigraj. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić grę Gra o Tron, Królewski Namiestnik. Jest to bardzo prosta w wytłumaczeniu gra, dzięki której będziecie mogli spróbować pozyskać przychylność 7 królewskich rodów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, przyjeżdżacie do królewskiej przystani i próbujecie zdobyć poparcie rodów w celu stania się królewskim namiestnikiem. Do tego będziecie używać pośrednictwa Barysa, czyli tej postaci, która będzie, że tak powiem, pośredniczyć między Wami a tymi 7 królewskimi rodami w negocjacjach. No i będziecie dzięki temu Barysowi mogli pozyskiwać kolejnych członków rodu, przeciągać ich po prostu na swoją stronę. Dodatkowo do tego macie jeszcze wsparcie od przeróżnych towarzyszy. Mogą oni pozwolić Wam na to, żeby dokonać jakiegoś cichego morderstwa, zamienić miejscami jakieś 2 karty przedstawicieli rodu, czy też pozyskać któregoś z przedstawicieli rodu bez potrzeby wysyłania do niego Barysa. Zobaczmy w takim razie, na czym polega ta gra. Tak wygląda plansza przygotowana do gry. Znaczy nie mamy tu konkretnie planszy, tylko rozłożone karty. Są to przedstawiciele 7 rodów, 7 królestw. W zależności od siły politycznej, tak jakby tych rodów, mają one różną ilość swoich przedstawicieli tutaj. No i powiedzmy sobie, Starkowie jako najsilniejszy ród, najmocniejszy w tym królestwie w tych czasach, ma 8 przedstawicieli, aż do Tulich, którzy mają tylko 2 przedstawicieli w tym zestawie. Tutaj mamy chorągwie, które symbolizują poparcie danego rodu dla naszej sprawy. Tutaj mamy kruki, trójokie kruki, które służą nam do komunikacji, czyli jeżeli będziemy grali drużynowo, na przykład 2 na 2, no to teoretycznie nie możemy między sobą negocjować, nie możemy między sobą rozmawiać, a każda z drużyn dostanie 2 kruki, czy każdy z graczy przy 2 na 2 dostaje po 1 kruku i może go wykorzystać po to, żeby móc się skomunikować ze swoim partnerem w sprawie strategii ewentualnej. Sama gra polega na tym, że musimy zdobyć właśnie poparcie tych rodów. Działa to w ten sposób, że mamy tutaj Barysa, który jest takim negocjatorem dla każdej ze stron i jeżeli chcemy zdobyć poparcie jakiegoś rodu, musimy wysłać Barysa do jakiejś konkretnej osoby, a ta osoba ciągnie za sobą ewentualnych dodatkowych popleczników. No i teraz mamy tutaj, załóżmy, rozegramy przykładową taką grę. Wybór pierwszego gracza to już tam jest dowolny, tutaj pisze, że najmłodszy. To w sumie nie ma żadnego znaczenia, może to być rzut kostką, może to być ktoś, kto ostatnio oglądał grę o Tron, czy jakąś taką inny wybór, który sobie wybierzecie. Tutaj na dole mamy jeszcze tak zwanych towarzyszy. Jeżeli uda nam się zebrać ostatnią kartę z danego rodu, to możemy wybrać sobie kartę towarzysza, która tu jest z tych 6, które są tu wyłożone. Tu mamy jeszcze pozostałe karty, ale je dokładamy dopiero jak któraś z tych kart zostaje zużyta. I wykonujemy natychmiast polecenie, które znajduje się na karcie towarzysza. Zacznijmy może tutaj od gracza z tej strony, który będzie jako pierwszy rozpoczynał tą rundę. Tura gracza polega na tym, że gracz musi wybrać, w jakim kierunku chce przesunąć postać Barysa. Ponieważ mamy tutaj możliwość przesunięcia w pionie lub w poziomie, możemy wybrać pozycję, na którą chcemy przesunąć Barysa. Jeżeli na przykład chciałbym zdobyć tutaj ród Lannisterów, wybieram najpierw ród, wskazuję, na przykład wybieram Lannisterów, no to w tej sytuacji szukam, która z postaci w tym rzędzie jest ostatnia. Mamy tutaj Cersei Lannister, ona jest ostatnia. Kładę Barysa na to miejsce, a zbierając Cersei, zbieram również wszystkie karty Lannisterów, które znajdowały się po drodze, te, które minąłem. W związku z czym mam 2 przedstawicieli rodu Lannisterów i na tą chwilę mam ich najwięcej, w związku z czym biorę sobie tutaj chorągiew Lannisterów, które to symbolizuje, że mam ich przychylność. Kolejny gracz z tej strony będzie musiał wybrać, w
którym kierunku będzie chciał iść. Ponieważ może się przesunąć również w pionie, czy w pionie lub w poziomie, no to w tym momencie ma do wyboru tutaj następujące rody. No niestety każdy z tych rodów, można powiedzieć, w którym kierunku by się nie ruszył, daje mu tylko jedną kartę danego rodu, ale tutaj można przyjąć taką strategię, że szukamy takiego rodu, który ma najmniej przedstawicieli, ponieważ będzie go najłatwiej zdobyć i zdobyć jego przychylność. I załóżmy, że ten gracz wybiera Tyrellów. Czyli mamy tutaj Tyrellów, on go sobie zabiera i zabiera również chorągiew Tyrellów. Kolejny gracz może zagrać i zauważcie, że znowu ma tutaj tylko pojedyncze karty rodów, tak samo w tym kierunku, ale ma ród Tuli. Tuli to jest ród, który ma tylko dwóch przedstawicieli, czyli dosyć łatwo pozyskać jego względy i decyduje się na ród Tuli. Mamy poparcie tego rodu. No i skończyła się runda. Zaczyna się kolejna runda. Gracz po tej stronie będzie mógł przesunąć Warysa albo tak, albo tak. Jeżeli przesunie Warysa w ten sposób, może zdobyć poparcie dwóch przedstawicieli rodu Greyjoyów albo wzmocnić swoją pozycję poprzez przejęcie Tyriona Lannistera lub też Joffreya, nie, to Joffrey, tak, dobra, Joffrey Baratheon lub też Joffreya. No i teraz w tym momencie mamy tutaj możliwość, no, tu jest po prostu błąd na karcie. Teraz dopiero zauważyłem Joffrey. No dobra. Mamy w każdym razie przedstawiciela rodu Lannisterów i możemy zdecydować, czy idziemy w tym kierunku, czy w tym kierunku. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, no to wybieramy Joffreya. Jeżeli pójdziemy w tym, to wybieramy Tyriona i mamy już 50% przedstawicieli tego rodu. Ale równie dobrze możemy zdobyć Greyjoyów. Mamy aż dwóch. Czyli zdecyduje się raczej na wybór Greyjoyów. Baratheonów jest więcej tutaj, bo te rody się między sobą mieszały, także każdy z nich będzie miał więcej kart. Dobrze. I teraz przekładamy sobie tutaj te karty i zdobywamy tutaj poparcie do rodu Greyjoyów. No i teraz w sytuacji, kiedy mamy już, ten gracz już załatwił swoją turę, następny gracz może spróbować pozyskać jakiś ród. No i powiedzmy sobie tak, mógłby pójść w kierunku Lannisterów, ale zdobędzie zawsze tylko jednego, w związku z czym no nie zdobędzie ich przewagi. Jeżeli pójdzie tutaj w tą stronę, no to będzie w stanie zdobyć dwóch Starków, ewentualnie jednego Greyjoya. Dwóch Starków, no to już jest jakaś 25% rodu, czyli mógłby spróbować właśnie w ten sposób zagrać. Czyli spróbujemy zdobyć Sansę i Roba Starków. Czyli przesuwamy tutaj Warysa, no i dostajemy flagę, znaczy chorągiew Starków. Kolejny gracz mógłby sobie tutaj teraz spróbować... Ponieważ tak, w jakimkolwiek kierunku nie pójdzie, zdobędzie tylko jedną kartę z danego rodu, mógłby powoli zacząć zbierać na przykład Targaryenów, albo na przykład zdecydować się na ród Tyrellów. Tylko że zwróćcie uwagę, jeżeli zdecyduje się na ród Tyrellów, no to przesunie Warysa tutaj i da szansę temu graczowi na to, żeby zebrał kolejnych dwóch Greyjoy. Czyli automatycznie już ma 100% poparcie Greyjoy. No to trzeba to przemyśleć. Z kolei ruch w którąkolwiek z tych stron no daje nam tak naprawdę pojedyncze karty, które no niekoniecznie, gdybyśmy Targaryenów wzięli tutaj, no to jest szansa, że ktoś się pokusi na... Tak, zrobimy w ten sposób. Przejdziemy tutaj i mamy Targaryenów. Przejmujemy jednego członka rodu Targaryenów i skończyła się kolejna runda. W następnej rundzie ten oto gracz mógłby wykonać różne ruchy. Po pierwsze, mógłby spróbować zdobyć
Marjorie Tyrell, dzięki czemu uzyskałby, przejąłby flagę Tyrellów, ponieważ jeżeli jest remis, to zawsze ten gracz, który ostatni zdobył poparcie, przejmuje flagę. Ale wtedy do czego doprowadzi? Do tego doprowadzi, że ten następny gracz będzie mógł zdobyć Greyjoyów. Właściwie to nie da mu wielkiego wyboru. Dobra, czyli pójdziemy tak. Zdobywamy Marjorie i dzięki temu przejmujemy flagę, znaczy chorągiew Tyrellów. Dobrze, następny gracz, ponieważ widzi, że zabrano mu Tyrellów, będzie starał się odzyskać, no ale nie bardzo ma jak, ponieważ akurat żaden z Tyrellów nie znajduje się w jego zasięgu. Zebranie jednego Lannistera nic mu nie daje. Chyba pójdzie w kierunku zwiększenia swojego poparcia u Starków, czyli zabierze Rickona Starka po to, żeby mieć pewność, że będzie się wzmacniał, będzie wzmacniał sobie ich poparcie. No a przy tym przy okazji zostawia niewielki wybór kolejnemu graczowi, czyli może ten gracz pograć albo Barretona tutaj, albo Stannisa, albo Renleya. No ewentualnie może też pójść na Tywina Lannistera, ale on prawdopodobnie wybierze, tylko teraz tak, co? Wybierze, żeby chyba tak. Mamy tutaj teraz Barretona i kolejny, skończyła się kolejna runda. Ponieważ nie udało nam się jeszcze w tej rundzie zdobyć ostatniego przedstawiciela rodu, no to w tym momencie kontynuujemy dalej. No i mamy tutaj możliwość dla tego gracza. Może... No w sumie mógłby powiększyć swoją przewagę u Lannisterów. Jeżeli by zdobył tutaj Lannistera, byłby w stanie przejąć, chyba tak zrobi, bo będzie miał już trzech członków rodu Lannisterów, dzięki czemu zwiększa swoją szansę na to, że Lannisterowie pozostaną popierając go. No i teraz tutaj ten gracz będzie musiał szukać, ma jedyny wybór, to jest w tym poziomie. No i w tej sytuacji chyba pójdzie w Greyjoy, ponieważ dzięki temu pójdzie tak i zabierze flagę Greyjoyów, ponieważ jest remis temu graczowi. No i teraz tutaj ten gracz znalazł się w dość komfortowej sytuacji, ponieważ tak, Greyjoyów jest 7 i tak naprawdę mógłby spróbować przejąć flagę Greyjoyów, ponieważ ma tutaj dwóch przedstawicieli tego rodu. Mógłby również wzmocnić się u Barretonów. No i tutaj właśnie jest teraz, czy przejąć flagę. Jeżeli przejmie tą flagę, to będzie ją, no dobra, przejmie tą flagę. Czyli chorągiew właściwie, cały czas mówię flagę, powinienem mówić chyba chorągiew, bo to... Czyli mamy tutaj poparcie Greyjoyów, dzięki czemu mamy tutaj, zobaczcie, już cztery chorągiew poparcia. Inni gracze mają jedną lub dwie. Skończyła się kolejna runda, nie zabraliśmy żadnego ostatniego przedstawiciela rodu, no i znowu gracz próbuje tutaj, i teraz nastąpi taka sytuacja, że możemy oczywiście zabrać sobie Olenę Tyrell, ponieważ Olena jest ostatnim przedstawicielem rodu, możemy wybrać jednego tutaj z towarzyszy na stole. No i teraz tutaj analizując te postaci, ich możliwości, myślę, że najlepszym będzie Bronn, który daje nam szansę na to, żebyśmy przejęli Tyriona Lannistera. I możemy go przejąć zarówno z tego obszaru, który nazywamy właśnie Królewską Przystanią, lub też z obszaru poparcia jakiegoś rodu. Czyli bierzemy Bronna, odrzucamy jego kartę, a my możemy przejąć sobie tutaj Tyriona i dzięki temu zdobyliśmy już 100% poparcie Lannisterów, ponieważ nie ma możliwości, żeby ktoś miał Lannisterów więcej. No i teraz
ponieważ zabraliśmy Margaery, czyli mamy tutaj już też poparcie rodu Tyrellów, no to mamy fajnie już, znaczy Olenę zabraliśmy, przepraszam, nie Margaery. No teraz tak, następny gracz, Tyrellowie już mu odpadli, może próbować zdobyć Greyjoyów, ale niestety nie da rady, ponieważ w jego zasięgu są tylko tak naprawdę Starkowie albo Baretonowie. I tak zrobimy. Przejmiemy tutaj Baretonów. To Tyrellowie przestają być ważni, ale ponieważ jest remis, przejmujemy Baretonów, mamy dwie flagi. No i teraz kolejny gracz, zobaczcie, został z bardzo, bardzo niewielkim wyborem, ponieważ tak naprawdę jedyne, co może zrobić, to wziąć sobie Arya Starka. No i chyba to zrobi, bo nie ma innego wyboru. Kolejny, runda się skończyła, kolejny gracz, on w tym momencie też nie ma wielkiego wyboru, jedyne, co może zrobić, to zabrać Joffreya i Joffrey trafia tutaj do naszej grupy wsparcia. No i teraz ten gracz, zobaczcie, nagle stanął przed szansą na to, żeby po pierwsze wzmocnić się u Barytonów, zdobyć, przejąć właściwie, tutaj by to nic nie zmieniło, ale to może zakończyć grę. Zobaczcie, gdybym teraz przejął Daenerys, to tak naprawdę kolejny gracz będzie chciał odzyskać, czyli kolejnym graczem będzie tutaj ten gracz i będzie chciał odzyskać wrogie Targaryenów, w związku z czym pojedzie na to pole. I tutaj, chociaż nie, tu jeszcze Catelyn będzie Bran. Dobra, ok. Czyli spróbujemy to zrobić w ten sposób. Czyli ja tutaj będę chciał zdobyć, chociaż jeżeli zdobędę Daenerys, to naprawdę nic tu wiele nie zmienię. Mogę się wzmocnić u Baretonów. Ten gracz wzmocni się tu. No dobra, okej, okay, tak spróbujemy. Wzmocnię się u Baretonów, żeby mieć pewność, że ta flaga Baretonów u mnie zostanie. Ten gracz w tym momencie może przejąć ostatniego Tulliego i to jest o tyle dobre dla niego, że tutaj mamy nową kartę. Dla niego jest o tyle dobre, że dobierze kartę towarzysza. Z tym, że akurat większość wyłożonych kart nie daje mi nic. Możemy wybrać zabójcę tutaj. Ale coż by nam dał ten zabójca? Cóż on by zmienił? No bo zobaczcie, jeżeli bym wybrał Tulliego, no to automatycznie mogę wybrać jedną tutaj kartę. Tulli trafi do mnie jako do wsparcia i mamy 100%, że nikt nam nie zabierze już tej chorągwi. Dodatkowo możemy zabrać sobie stąd jednego towarzysza. I na przykład moglibyśmy wykonać natychmiast dodatkową turę. Tak zrobimy. Dobrze. Czyli tak. Zabieramy Tulliego. Mamy pewność, że ród Tulli będzie już po naszej stronie. Czyli mamy tutaj tą kartę i chorągiew poparcia. Następnie, ponieważ zabraliśmy ostatniego członka rodu, wybieram sobie Melisandrę. I Melisandra daje mi natychmiast wykonać dodatkową turę. Czyli mogę pojechać jeszcze raz. I dzięki Melisandrze będę mógł wziąć Aegona Targaryena. Aegon wzmocni moje poparcie u Targaryenów, w związku z czym będę miał już dwie karty. Kończy się runda i następny gracz rozpoczyna grę. No i teraz co? Dałem mu szansę na to, żeby przejął moją chorągię w Greyjoyów. No dobrze. Mój chytry plan spalił na panewce. Ok, przejął mi Greyjoyów. Następnie kolejny gracz. No, Lannisterowie nic mu nie dają. No, tak naprawdę może zabrać sobie tutaj jeszcze Barytonów, żeby
ten sposób, żeby wzmocnić się u baretonów, przepraszam. I ja w tym momencie, no jedyne co mogę zrobić, to tak naprawdę... O, wiem co. Mogę zabrać starków i będę miał w tym momencie trzech starków i przejmuję flagę starków, znaczy chorągiew starków. I w tej sytuacji kończy się znowu runda i mój przeciwnik tutaj tak naprawdę niewiele może zrobić, ale mógłby mi zagrozić w ten sposób. Tak, jeżeli by pojechał tutaj, to gra by się skończyła, ponieważ nie mielibyśmy możliwości pobrania żadnej karty. Jeżeli z kolei pojedzie na przykład tutaj poprzez swoją złośliwość, zabierze teoretycznie tutaj przedstawiciela rodu Starków, ale to mu nic nie da, ale pozwoli na to, żeby ten gracz tutaj uzyskał dodatkowo kartę Starków i przejął moją chorągiew. Czyli tak, zaprzepaści swoją szansę, w sumie ma trzy pola, ja też mam trzy i w tym momencie to jest dla niego bardzo dobre zagranie. Czyli on tak, jedzie tutaj po to, żeby zabrać Katylin, ale ta Katylin tak naprawdę nie daje mu żadnej przewagi. Jednak on ma trzy chorągwie i ten gracz przesunie Barysa tutaj i zdobędzie Edgara. W związku z czym, że zdobędzie Edgara, przejmie moją chorągiew i ja już stracę w tym momencie posiadanie trzech chorągwi, czyli automatycznie tamten gracz będzie miał przewagę. No i teraz, ponieważ tutaj jest chorągiew, no to teraz mój ruch, ale mój ruch pozwala mi dobrać tylko tak naprawdę kartę Lannistera, która kompletnie nic mi nie daje. Kończy się tura, następny gracz pobiera kartę, Targaryenów. Ten gracz pobiera kartę Targaryenów i na tym kończy się gra, ponieważ już nie ma możliwości, żeby w pionie czy w poziomie przesunąć się tak, żeby pozyskać jakiegoś gracza. Tutaj jest zwycięzca, ma trzy chorągwie. No i ja i tutaj ten gracz mamy po dwie chorągwie. I tak właśnie wygląda rozgrywka Gra o Tron, Królewski Namiestnik. Jak widzicie, zasady gry są bardzo proste. Są one wytłumaczone na takiej oto instrukcji, która pozwoli Wam w bardzo szybki sposób zapoznać się z nimi i można od razu rozgrywać sobie gry. Mamy tutaj przede wszystkim kilka wariantów gry, ponieważ w zależności od liczby osób, które będą grały, możemy grać powiedzmy sobie od 2 do 4 osób, będziemy mogli przyjąć różne strategie, ponieważ grając we dwie osoby, no tak naprawdę mamy tutaj pojedynek, który jest takim najprostszym rozwiązaniem. Grając w 3 osoby możemy podejmować chwilowe sojusze, czyli możemy dzięki powiedzmy sobie tym krótszym żetonom porozumiewać się z innymi graczami, jednak za każdym razem mamy tylko jedną taką możliwość, ponieważ dostaniemy tylko jeden taki żeton. Z kolei grając w 4 osoby możemy grać każdy dla siebie lub też tworzyć dwie drużyny i tutaj też przydają się właśnie żetony trójokich kruków, które pozwalają nam na to, żeby podczas gry poprosić jednego z graczy na przykład na bok i omówić z nim jakąś strategię, którą będziemy chcieli przeforsować w trakcie gry. Gra jest bardzo prosta. Wytłumaczycie ją każdemu innemu graczowi, nawet takiemu, który do tej pory nie grał w ogóle w gry planszowe na przykład, bardzo szybko i nie będzie trzeba wiele czasu na to, żeby samą grę przygotować do gry i po prostu przedstawić ją innym graczom. Gra zawiera dużo fajnych rozwiązań strategicznych. Znaczy musimy myśleć strategicznie, ponieważ każdy nasz ruch kończy się na jakimś polu, a to pole daje możliwości innym graczom
na rozwinięcie swojego poparcia u rodów Siedmiu Królestw. Możemy również przy tej grze drużynowej podjąć takie właśnie działania, że staramy się tworzyć tą synergię między jednym i drugim graczem. Każdy z nas będzie starał się zdobyć jak najwięcej rodów. Jednak czasami ten brak komunikacji, który mamy, czyli ograniczenie do tego jednego przy dwóch graczach do możliwości dwóch spotkań takich komunikacyjnych, w których możemy wymienić swoje uwagi na temat tego, co się dzieje na stole, no może czasami doprowadzi do tego, że nasze ruchy no niestety sprawią, że nasz towarzysz w grze, no powiedzmy sobie, jego strategia legnie nagle w gruzach i on będzie wtedy musiał wykorzystać żeton, żeby dalej coś z nami dogadać, żeby dało się, żeby mógł odbudować tak jakby swoją pozycję. Bardzo prosta w wytłumaczeniu, fajnie wykonana gra karciana, która, no karciana, bo tu mamy do czynienia z kartami, która pozwala nam na odczucie tego, jak bardzo skomplikowane są negocjacje polityczne, a szczególnie te, które odbywają się na dworze w Królewskiej Przystani. I to tyle. Polecam grę. Świetna gra, jeżeli chodzi o taką rozbiegówkę, czy nawet jeżeli mielibyście zagrać sobie po prostu gdzieś wieczorem przy stole, można siąść w cztery osoby, gra się świetnie. Na razie. Cześć.